historycznie związanego z wielkim poetą doby renesansu Janem Kochanowskim, który jest naszym patronem, patronem ziemi zwoleńskiej. Witam bardzo serdecznie władze samorządowe naszego miasta, pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Pan burmistrz przyjął patronat honorowy nad konkursem tańca. Ufundował również statuetkę dla najlepszego zespołu prezentującego się w dniu dzisiejszym. Witam serdecznie pana Grzegorza Molendowskiego, zastępcę burmistrza Zwolenia. Pan burmistrz również ufundował nagrodę dla jednego z zespołów za ogólny wyraz artystyczny. Witam serdecznie pana Mirosława Hołuja, sekretarza gminy. Z ogromną radością i przyjemnością witam panią Annę Kusyk, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu i panią Bernadetę Woźniak, która również pracuje w tej komisji. Komisja jest partnerem i sponsorem tego wydarzenia. Witam serdecznie wszystkich tancerzy, choreografów, instruktorów, opiekunów, rodziców. Bardzo, bardzo serdecznie jest nam bardzo miło gościć was w naszym kinie Świt w Zwoleniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objął pan Adam Dziedzic, portal obiektywnie.pl, który jest tutaj razem z nami. I są również media nasze regionalne. Pan burmistrz. Pani Mirosława Gregorczyk. I pani Małgosia Kędzior. Witamy serdecznie. Kochani, tak na podsumowanie tych powitań zostawiłam trzy bardzo ważne osoby, które w dniu dzisiejszym będą przysłuchiwały się, przyglądały i oceniały wasze prezentacje. Jury. Nasze, a jury reprezentują pani Monika Szydłowiecka, pan Grzegorz Mączka i pan Maciej Gruchlik. Przyjechali do nas ze Śląska, dobrze mówię? I z Lublina, z bardzo, bardzo daleka. Dziękujemy ślicznie również za przyjęcie zaproszenia. A dzisiejsze prezentacje poprowadzi pan Wojciech Szymański, dziennikarz, konferansjer, prezenter Radia SK Radom. Panie Wojcie, pan się pokaże. To proszę, Grzesiu, to nie ma co oglądać, to ja się pokażę za chwilę. Ale dziękuję za brawa. No, za chwilkę go państwo zobaczą. Na prezentację zgłosiło się, do konkursu zgłosiło się 22 zespoły z różnych regionów Polski, łącznie 248 tancerzy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Dom Kultury w Zwoleniu w ubiegłym roku zorganizował konkurs online. W tym roku, ten rok jest dla nas bardziej przychylny, ponieważ w trwającej nadal pandemii koronawirusa udało nam się spotkać na żywo. Koordynatorem i pomysłodawcą tego konkursu jest Anetka Adamiec, instruktorka Domu Kultury w Zwoleniu. Gratulujemy, Anetko. Sukces naszego Domu Kultury, naszego miasta, ale również sukces Anetki. Bardzo, bardzo ci dziękujemy za to. No cóż, teraz ja jeszcze tylko będę chciała wam życzyć pięknych przeżyć artystycznych, pozytywnych emocji i wytańczenia swoich marzeń na tej scenie naszej zwoleńskiej.